Batik to starożytna technika barwienia tkanin na ubiór. Nazwa batik pochodzi prawdopodobnie od indonezyjskiego słowa tik, titik, co oznacza odrobinkę, troszeczkę. W Indonezji za kolebkę batiku uznano wyspę Jawa. Farbowanie białej tkaniny techniką batik rozprzestrzeniło się na cały starożytny świat. Technika zdobienia tkanin na ubiór poprzez farbowanie w barwnikach na zimno możliwa była z zastosowaniem na gorąco wosku pszczelego, który izolował poprzednio ufarbowany fragment tkaniny przed kolejnym farbowaniem. Ile więc kolorów i ich odcieni, tyle było farbowań w osobnych kąpielach barwnych. Każde kolejne nakładanie wosku na gorąco, celem izolowania kolorów przed następnym farbowaniem, poprzedzone jest suszeniem całej tkaniny. W wydanym w Australii, w angielsko-indonezyjskim języku albumie o batiku, rozdział trzeci, batik w Europie, rozpoczyna zdjęcie batików Doroty Wielkosielec. Batik mój to malarstwo w estetyce abstrakcji geometrycznej, ale inspirowany naturą. Stale zresztą wracam do motywów z natury, choćby w malarstwie akwarelowym. Jeśli chodzi o kolorystykę batików, to jest ona limitowana gamą światłoodpornych barwników z jednej strony, a z drugiej strony efektem następujących po sobie kolejnych farbowań.
Thank you.